witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło z tego powodu, że dzisiaj mamy wreszcie okazję otworzyć nowy budynek dla mieszkańców, budynek socjalny. Bardzo się cieszę, że przeznaczamy kolejne 24 nowe mieszkania dla mieszkańców naszego miasta. W tym miejscu od razu zaznaczam, że nie są to jedyne działania, które w tej chwili prowadzimy, również z uwzględnieniem tego aspektu socjalnego, o tym będziemy się starali powiedzieć jeszcze za chwilę. Natomiast na początek poproszę pana dyrektora Norberta Jackowskiego, pana naczelnika Norberta Jackowskiego, aby powiedział parę słów na temat tego budynku. Budynek wielorodzinny przy ulicy Inwestorów 3C posiada 24 mieszkania, z czego dwa z nich zostały w części parterowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni. Budynek, wartość inwestycji kosztowała 2 milionów 512 tysięcy brutto. Inwestycje zostały wykonane w niespełna rok czasu. Budynek jest wyposażony w niezbędne instalacje i media, oczywiście. Poza tym na zewnątrz mamy infrastrukturę drogową poprzez wykonanie drogi, niezbędne parkingi. Jak i tak widzimy na zewnątrz, przy okazji tej inwestycji został wykonany plac zabaw dla dzieci. Łączna powierzchnia użytkowa tego budynku to jest 870 m2. W tym momencie chciałbym bardzo serdecznie poprosić księdza proboszcza Jerzego Ptaka, aby poświęcił nasz nowo oddawany budynek. Bardzo proszę. Zobaczymy. Tak?